dobry, dobry wieczór, moi kochani. Dzisiaj duże wyzwanie, inspiracja od Kasia L. Kosza, co moi przodkowie chcą mi przekazać. Będzie więc praca z rodem. Duże wyzwanie, mocne energie. Dam z siebie wszystko, co mogę. I do Was mam taką prośbę. Dla niecierpliwych kody do odpowiedniego wariantu znajdziecie pod filmem. Ja tutaj chwileczkę sobie potrzebuję jeszcze pogadać, żeby wprowadzić się bardziej w taki transowy nastrój, zagłębić się w to, co będę robić. Natomiast mam taką prośbę. Wybierajcie dzisiaj swoje rozkłady po widocznych tu kamieniach, czyli tak, po serduchu z onyksu pakistańskiego, po jaju zbarwionego onyksu pakistańskiego, albo po kuli z takiego kamienia, który nazywa się unakit. Wybierzcie swój wariant, ten, który Was najbardziej ciągnie. Ja je potem rozłożę na odpowiednie trzy rozkłady. No i co? I będziemy pracować dzisiaj z Waszymi rodami. Zobaczymy, dokąd nas tutaj pole siły poprowadzi i co ja będę Wam miała przekazać. Aż sama jestem ciekawa. Dla tych, którzy interesują się tarotem, dzisiaj słuchajcie tak. Deviant Moon Tarot, Ciro Marchetti albo Marchetti po amerykańsku czytany, bo on się w Stanach urodził. Jakby Włosi chyba przeczytaliby Marchetti, ale ja czytam Marchetti, bo tak ładnie, nie? I bardziej tak wydaje mi się, dlatego że on się we Włoszech urodził, to bardziej tak odpowiednio. Przepraszam, w Stanach urodził, to bardziej tak odpowiednio. Włoch czytany po amerykańsku. Dobra. I słuchajcie, zawołał mnie dziś jeden z moich starszych tarotów. Tarot kryształowy. No, obecnie są nowe wersje, a to już ma chyba z 15 lat tataria. Zawołał mnie dziś, że on też chce mieć swoje 3 grosze w tym rozkładzie, więc wyciągnęłam go. No i co? I będziemy się przygotowywać do... Będziemy się przygotowywać do rozkładu. Czym ja tutaj? Dobra. Dajcie moment. Na sam początek będzie charakterystyka tego, kto wybrał rozkład. Oczywiście nie da się złapać wszystkich rzeczy, które tam, wiecie, mamy do przepracowania, ale jeśli będę opisywała osobę w jakimś aspekcie, rozumiecie, na przykład, nie wiem, przeżył rozstanie albo coś takiego, jeśli to nie jest trafione, to szukajcie, albo nie ma tutaj Waszego rozkładu dzisiaj, albo szukajcie innego. Dobra, żeby się nam nic nie pomyliło, bo to gruby kaliber rozkładu. Dobra, najpierw proszę karty tarota i pole siły. Dewianciku, spisz się. Musimy opisać najpierw, kto pyta o kontakt z rodem. Jeszcze nie wybierajcie po kamieniach, bo ja będę je rozkładała tak jak... Znaczy kamienie wybierajcie, ale rozkład będzie zaraz, zawoła mnie tutaj, co gdzie mam położyć. Kto pyta? Czyli najpierw wy. I tak, tu, tu i tu. Tak mi powiedzieli, to tak kładę. Wow, tutaj pięknie, to tak, bo te są krągłe, więc brykają. Słuchajcie. I będziemy robić tak. 1, 2, 3. W takiej kolejności, bo tak mnie zawołały. Czyli fioletowe jajo, serducho i kula. Dobra. Zaczynamy od tego, kto pytał. Unakit pilnuje swojego rozkładu. Serducho swojego. A my jedziemy. Pierwsze. Indygo. Fioletowe. Kto pytał? Tutaj zbiorą się osoby, które, posłuchajcie, muszę sobie zakręcić, czekajcie, normalnie, dmuchawkę. Tutaj zbiorą się osoby, popatrzcie, królowa pucharów patrzy na piątkę pucharów.
Tutaj zbiorą się osoby, tu jest dziesiątka mieczy, które w końcu chcą zakończyć emocjonalne potyczki z przeszłością, które chcą zakończyć bolesne, ale tyczy się to emocji, takie sytuacje w życiu, i o tym Rut będzie mówił, które powodowały, że wasze emocje, dobrze pojęta serdeczność, troska o drugiego człowieka spotykała się z odrzuceniem. I tutaj było dużo, albo jest jeszcze do tej pory, dużo takiego żalu, buntu. Dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Ja jestem taka albo taki dobry. Dlaczego byłem potraktowany w taki, a nie inny sposób? Tu mogły się zdarzać, jeszcze sobie, dajcie moment, tu mogły się zdarzać również, czy ja dobrze myślę, takie bardzo trudne, dokładnie, takie bardzo trudne relacje partnerskie. Ale takie, które wręcz jakby, wiecie, jakby zaleganie w takiej pajęczynie zależności, być może w toksycznych związkach, być może w toksycznych relacjach szeroko pojętych. I Rut chce powiedzieć, że czas wychodzić już z tego. Zaraz będziemy to w ten czy inny sposób, albo żegnać się z traumami z przeszłości, które jeszcze być może w niektórych tkwią. Zaraz będziemy to rozgryzać dalej, ale tutaj rzecz się ma uczuć, emocji, odrzucanych uczuć, takiego pięknego, gorącego serca, które nie chciało uronić ani kropelki ze swojej miłości, a spotykało się tylko z odrzuceniem, albo często z odrzuceniem, z niezrozumieniem. I duży ból z tego powodu. Natomiast nadszedł już czas, żeby odciąć ten kupon lekcji karmicznej i żeby wyczyścić swoją świadomość i podświadomość z tego, co się działo w relacjach, być może w traumach, jeszcze raz podkreślam, z dzieciństwa, też gdzieś serducho dziecięce położone na przykład w jakieś nie takie rodzicielskie odniesienia i nie mogę się pogodzić z tym, dlaczego tak zostałem potraktowany. Pora z tym kończyć. Pora rozliczyć tą przeszłość, ale nie na zasadzie kata, nie na zasadzie ofiary, tylko na zasadzie dorosłej duszy, jaką jesteście. I zrozumienie tego, że kontrakt, jaki zawarliście na to wcielenie, być może przyniósł wam ból, a nawet nie być może, tylko na pewno. Natomiast wzrastacie jako dusza, podjęliście to wyzwanie, chcieliście się zetknąć z taką, a nie inną energią, żeby zobaczyć, jak to jest, poczuć, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, poczuć coś takiego. Nie będę tu grzebała w waszej karmie, dlaczego tak się stało, ale tu jest kontrakt duszy na trudne przeżycia, który w tej chwili ma prawo się skończyć, jeśli podczas odczytania tego rozkładu otworzycie się na to, co mówi Rut. Dobra, jaki Rut tu przyszedł? Mój, jaki Rut? Kto będzie mówił? O, ty już się wyrywa, dobra. Kontrakt, no popatrzcie, szóstka monet i król pucharów. Kontrakt, dobra, kontrakt naprawdę. Po szóstkach zawsze idzie kontrakt karmiczny. I co tu było? Wypłata. Słuchajcie, rzeczywiście, jakkolwiek by wam ciężko nie było to przyjąć teraz. Dlaczego się tak działo? Dlaczego się tak działo? To już jakby odrobiona ta lekcja. Można powiedzieć, że wyciągnęliście wnioski. Teraz trzeba tylko rozliczyć się z bólem z przeszłości, ale wnioski ta grupa wyciągnęła. Jakkolwiek byście się tu chcieli pogniewać na wróżkę czy nie, to wszystko, co was spotkało, a wynikało z tego, popatrzcie, tutaj mamy
Dwa duże arkany. Dlaczego to wyszło? Odwrócony pustelnik, odwrócona karta kochanków, odwrócony paś mieczy. No, długo według mnie w jakichś poprzednich wcieleniach utykaliście w takich momentach, kiedy z pewnych takich względów wydawałoby się, że logicznych, ale tak naprawdę była to pewnego rodzaju, było to pewnego rodzaju zbłądzenie, iluzja, odtrącaliście wybory po serduchu. Nie wiem, przypuśćmy XV wiek, rzucam, czy tam XVI, rzucam teraz przykład, tak? I mam możliwość zawarcia związku albo małżeństwa po serduchu, po tym, żeby miłość wzięła górę, a ja jednak wybieram takie, wydawałoby się, nie chcę was tutaj, zrozumcie, nie chcę was urazić, ja wiem, że to trudny będzie rozkład, no ale co mam zrobić, karty mówią, więc ja czytam, a ja wybieram z wyrachowania związek, gdzieś tam wbijam, wiecie, kołeczek osikowy w moją miłość, coś obiecałem, nie dotrzymałem, pogubiłem się, wybrałem przebiegle coś innego. Coś innego. Nie po sercu. Nie po kontrakcie duszy. I dlatego w tym wcieleniu spotykaliście się z taką, a nie inną energią, żeby doświadczyć tego, jak to jest, jak się tak dzieje. Jak to jest, jak się tak dzieje. Lekcja zakończona. Przyszedł, męska część rodu przyszła, zdecydowanie, taka, która mówi, że to, co już miało być rozliczone, rachunki wyrównane, po szóstce monet, tu jest jak gdyby równowaga już w dawaniu i braniu, czyli emergency, znowu karetka, zobaczcie, co się dzieje, pierwszy rozkład trudny, aż mnie tutaj, uwierzcie, serce boli. Rachunki wyrównane, to już za plecami macie, czyli już jest jak gdyby spłacone, tak? Tyle, ile zabraliście komuś tam emocji, tyle już zostało oddane przez was i przez kosmos w ten czy inny sposób. W tej chwili, jakkolwiek trudno będzie to niektórym z was być może zrozumieć, puśćcie, nie wiem, przepracujcie to terapeutycznie, jak chcecie, puśćcie w niepamięć to, co było. Ja wiem, że wybaczyć jest czasem trudno, ale przez zrozumienie idzie wybaczenie. Macie tą lekcję w sobie, już wiecie, jaka to gorycz. Przodkowie mówią, że to dlatego, że gdzieś tam wy pogubiliście się w poprzednich wcieleniach i wypłacaliście ludziom właśnie taką monetą, jaką żeście tutaj musieli doświadczyć w tej chwili. Mówię o emocjonalnej monecie. Żeby wasza dusza się wzbogaciła o coś takiego, bo nie miała takiej barwy. Nie rozumiała, co robi. Teraz już rozumie. Już tej lekcji nie będzie. Tylko chodzi o to, żeby nie patrzeć zjadliwie na wszystkich gamoni, czy tam nie takich, nieważne, czy płci męskiej, czy żeńskiej. I nieważne, czy to byli rodzice, czy to byli partnerzy, czy nie wiem, przyjaciel jakiś, który dał wam taki, a nie cios w serce. Puśćcie to, jak możecie, tak jak mówię, terapeutycznie, nie wiem, Hellingery moje ulubione, co chcecie, zróbcie, ale puśćcie to, rozliczcie się z tym, bo otworzy się dla was nowy etap w życiu. Ród, ale tu ciężar normalnie, czyli musiały, tu naprawdę, tu było, że tak powiem, ostro dawała Madame Karma. W tym aspekcie, który ja chwytam dla tej grupy, ostro dawała czadu po emocjach. Mhm. I co tu było? Tak. I chcę, żebyście wiedzieli, że co jest jak gdyby, co jest porodowej też jak gdyby linii. Ród mówi, że tak, nie tylko ty niosłeś ten ciężar. Wielokrotnie u nas w rodzie był powtarzany ten scenariusz. Dlatego ty w poprzednich życiach, kobieto, mężczyzno, dziewczyno, chłopaku, które oglądasz, dlatego ty w poprzednich życiach niosłeś nasz schemat rodowy, tak? Myśmy też ten błąd popełniali, o którym tu mówiłam przed chwilą, ale w tobie właśnie była położona ta nadzieja. Ty zostałeś naszym wysłannikiem, żeby oczyścić, uzdrowić,
pomóc rodowi rozprawić się z tym niefajnym schematem. I Tobie się to udało. Tylko teraz, żeby naprawdę postawić ostatnią kropkę nad i, trzeba się rozliczyć na zasadzie uwolnić tą przeszłość, nie trzymać uraz, niechęci, zapiekłych żalów, puścić to, puścić to. Tak prosi Ruth. Czekajcie, co jest do ugrania? Dokładnie. A do ugrania jest to, żeby puścić wszelkie lekcje robione po dużym arkanie. Karta diabeł, duży arkan, mówi, że to są wszystkie te sytuacje, które, wiecie, wydawałoby się, że panujemy nad własnym życiem, ale tak naprawdę trzyma nas piekło własnych emocji. Trzyma nas, nie chcemy jak gdyby pozbyć się tego bagażu, tak jakbyśmy go w sobie pielęgnowali, uznajemy się za przegranych, za nie takich. To wszystko są zwodnicze iluzje, zwodnicze iluzje po karcie diabeł, tego naszego wewnętrznego piekiełka emocjonalnego, które możecie przeciąć wręcz jednym cięciem, tylko teraz musicie uwierzyć waszemu rodowi, że jest nowy rozdział rozpisany na wasze życie. To, co było ciężkie, to, co było do odrobienia, zostało już przerobione. Teraz chodzi o to, żeby odrzucić zbiorniki z nie takim toksycznym paliwem i nie trzymać, nie pielęgnować tego więcej w sobie, tylko powiedzieć lekcji adiu, zostało przerobione. Zostało przerobione. Jak poznacie, że Ruth jest przy Was zawsze i że pomoże Wam teraz napisać zupełnie nowy scenariusz życia? Słuchajcie, tak, że po części tak, dla kobiet, które to oglądają, będziecie wiedziały, że ten scenariusz jest, tak jak mówię, przerobiony, tylko warunek jest to, warunek, prośba od rodu warunkująca, to jest to, żebyście naprawdę puściły te wszystkie urazy do tego, co było. Nie mówię, nadstawiały drugi policzek, ale po prostu rozliczyły się z tym, było. To już nie jest moja karma. Adiu się z tymi emocjami. Do widzenia. Jak poznacie, że to jest ok, a no zupełnie inna jakość związków. Mało tego. Z odwróconej królowej monet, czyli z dużych kłopotów materialnych, jakie do tej pory mogłyście przeżywać. Najpierw mówię do dziewczyn. Zobaczycie, że jeśli puścicie te wszystkie urazy, żale, do kogokolwiek by to nie było, do trudnej matki, do trudnego ojca, nie wiem, do partnerów, do przyjaciół, nie wiem do kogo jeszcze, ja nie mówię, że wszyscy musicie mieć wszystkie te osoby na stanie, ale mówię trudne, po sercu takie, wiecie, traumatyczne relacje, jeśli będziecie w stanie powiedzieć, ok, grubą krechą to odkreślam, wiem, że to była moja lekcja, odzwierciedlenie czegoś, puszczam, wybaczam, to wasze finanse, wasz potok finansowy wejdzie na zupełnie inną jakość życia. Tak jakby z rodu i z wszystkiego tego odpuszczenia nagle wpłynęła wielka, ogromna fala dobrobytu i bezpieczeństwa materialnego. To, co was trzyma, popatrzcie po tej karcie, to, co was jeszcze jakby trzyma, tutaj mówi do mnie ta karta, jak macie super, to wiecie, to nie o to chodzi, ale jak macie taki jeszcze niedosyt finansowy, to chodzi o to, że to, co was trzyma, to właśnie jest to, o czym teraz Ruth wam pokazał. To was zebrał tutaj w tej grupie po to, żeby powiedzieć, że dzięki puszczeniu, nie wiem, róbcie co chcecie, tak jak mówię, terapie, coachingi, nie wiem, rytuały, jakie chcecie, warto zainwestować w puszczanie tych traum, bo jest zupełnie nowa jakość życia do ukrania. To dla pań. I zupełnie inna jakość związków. Tak jak gdyby do tej pory mogły być takie podrzucane właśnie, no właśnie karmiczne lekcje na zasadzie nie takich partnerów. Ale to już jest za wami. Ale tak jak mówię, warunek ostateczny, puszczenie tego bagażu. Chcecie być osobą wysoko rozwiniętą i duchową?
Wstąpcie na tą nową jakość poziomu. Puśćcie to. Wow, trudny ten rozkład, słuchajcie, ale to, co muszę, to powiem. Teraz do męskiej części. Co jest do ugrania? Och ty. O Boziu. Jakby mnie tutaj... Matko i córko. No, oba rozkłady... Tak. Słuchajcie, aż mnie ciary przechodzą. Dla facetów. Moc, rydwan i koło fortuny. Rozliczajcie tą przeszłość. Odpuszczajcie. Po prostu grubą krechą, bo te trzy duże arkany spotkały się w jednym miejscu. To jest po prostu los na loterii do takiego wskoku w hipernową, w supernową przyszłość dla Was, gdzie nie będzie dla Was niczego nie do zdobycia. Siła, rydwan, rozumiecie, co się dzieje? I koło fortuny. Karmiczne. Koło fortuny mówi o zakończeniu etapu karmy. Więc dla Was egzamin dojrzałości jest z tego, dla Panów i dla Pań. Nie mówię, że tu jest gorszy rozkład, Boziu, pieniądze i złe związki pójdą sobie precz. O czym my tu mówimy? A tu panowie mają po prostu, no naprawdę, zdobywcy wszechświata. No co będziecie chcieli, to tak jakbyście odrzucili 40 ton jakiegoś nie takiego paliwa. Co będziecie chcieli, to jesteście w stanie osiągnąć. Ale, no, trzy duże arkany, ja się tu powinnam dłużej nagadać, ale nie chcę Was, wiecie, zanudzać, a inne rozkłady nie chcę, żeby były po pół godziny, bo pewnie nikt tego nie zdzierży. Dla mnie to też jest potok taki, który idzie przez serce. Tutaj jest dużo bólu, mnie aż czakra serca to po prostu mnie rozwala. Ale słuchajcie, nie wiem jak... Ja nie mogę Wam kazać, ale ja Was mogę zmotywować do tego. Nie wiem jak macie to zrobić, żeby puścić wszystkie urazy, wszystkie gniewy, wszystkie żale. Ale jest gwarancja odrodu i od sił wyższych, że jak to zrobicie, to wskakujecie na nową, lepszą jakość życia i tak jak mówię, nie ma dla Was rzeczy nie do zdobycia, chyba żebyście chcieli wysadzić całą kulę ziemską w powietrze, no to Wam wyższe siły zablokują, wiadomo. Ale mówimy o tych rzeczach, które są dla Was dobre, po męskiej ambicji, w spełnieniu, no wszystko naprawdę, świat otworem stoi. Trzy duże arkany. I gdyby tutaj była jeszcze historia taka, że ktoś, ja wiem, nie puścił razy, bo duma, bo pycha, bo ambicja, bo żal, bo niskie poczucie wartości, dlaczego mnie odrzucił, dlaczego mnie to spotkało. Nie wiem, nie bójcie się psychologów, psychoterapeutów, róbcie coś z tym, bo macie do ugrania kosmiczne po prostu przejście przez jakąś bramę do super szczęśliwego, lepszego życia. Rut powiedział, że lekcja odrobiona, to znaczy karma spłacona, tylko teraz nie róbcie, wiecie o co tu chodzi, jaki jest główny klucz? Karma z poprzednich związków odrobiona, ale teraz gdyby tego nie puścić, to tak jakby byście zaczęli przeginać w drugą stronę i nakapywać z powrotem czarę goryczy w drugą stronę i to trzeba będzie odrabiać i odrabiać w następnych wcieleniach. A po co? A odrzucić te zbiorniki. Tu i teraz jest ten moment, żeby puścić wszystkie urazy, po prostu powiedzieć innym, dobra, takie było wyzwanie naszej duszy, aście spełnili swoją rolę, dołożyliście mi tak do pieca, że ho, ho, a teraz dziękuję, ja już tej lekcji nie chcę, żyjcie sobie szczęśliwie, w dobrym zdrowiu, jak najdalej ode mnie, rozliczyć tą przeszłość i, tak jak mówię, ruszać po swoje, piękne i szczęśliwe. Wow! Słuchajcie, duży gabaryt, 20 parę minut, bo aż popatrzyłam na zegarek, natomiast czakra serca mi, ja czuję Wasz ból, bo tu mi czakra serca po prostu, och, jak mi dała czadu. A, dajcie moment, przed drugim, chwileczkę, muszę tu, słuchajcie, Fioletowi, kocham Was, ale kurczę, nie róbcie mi tego drugi raz, żebym to musiała sczytywać, dobra. Chwileczkę dajcie mi przed drugim rozkładem. Muszę się tu oczyścić. Okay. Co mi tutaj drugi rozkład przyniesie? Dwójki. Dwójki. Serducha. Serducha. Z kim my będziemy rozmawiać? To znaczy, jakie osoby tu wybrały ten rozkład? Dwa duże arkany. A nie wiem czemu, no tak patrzę, jakie osoby wybrały ten rozkład.
Pamiętajcie, chwytam jeden aspekt, oczywiście nie całej waszej karmy, nie szczytam i tego, co Rod chce powiedzieć, ale aspekt całej grupy. Ja nie wiem czemu. Mnie się tak chce powiedzieć, dwa duże arkany. Sprawiedliwość, karta karmiczna, jak byk. I ona czeka z tymi dwoma, jak widzicie tutaj, z kluczami do nowego. Z dwoma mieczami, nawet nie z jednym, tylko z dwoma. Żeby w końcu odciąć łeb tej zdechłej rybie, zamknęliście się w waszym świecie, patrzycie do tyłu, bo było miło, łatwo, lekko i przyjemnie. Nie kłóćcie się ze mną, że każdy oczywiście wyzwania ma, ale ja mówię, że tu są osoby, które utknęły w swojej strefie komfortu. Po prostu. I to jest ten moment, nieważne, czy tam praca nie taka, dusi mnie, nie fajnie się czuję, ale jest to strefa komfortu, nie chcę z tym nic zrobić, bo lęk, bo się boję. Bo tu jest mi, to znam, to jest miło, lekko i przyjemnie. Popatrzcie, karta świat patrzy się na tego rycerza pucharów. Może tu nawet się tyczy też jakieś relacje takie, które gdzieś tkwią. Te czy inne, nie mówię po sercu czy po miłości. Mogą być po prostu jakieś relacje, tak jak mówię, w pracy, układy, układziki. Zamknęłam się w tym świecie i jest mi dobrze. Już tak jakby niczego więcej nie oczekuję od życia. A karta Sprawiedliwość mówi, a odcinamy łepetynę tej zdechłej rybie i nadszedł już czas, żeby wstąpić na nowy poziom. Zaraz będziemy rozgrywać to, przegrywać, manifestować innymi kartami, co tutaj Rut chce powiedzieć. Ale to jest charakterystyka osoby, jak nie czujecie się z tym związani, co powiedziałam, to nie wasz rozkład, szukajcie innego, albo go tutaj dzisiaj po prostu nie będzie. Ja jestem w polu sił wyższych i muszę mówić tak, ale pierwszy rozkład to mi dał czadło, aż mi jeszcze normalnie serducho boli, a tu jest inny na razie kaliber, ale zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Natomiast tu będę... aż mnie biją po plecach. Będę was tutaj normalnie dźgała, żeby wychodzić, opuszczać strefę komfortu, bo tu muszą być talenty, które po prostu tak jakby przysiadły na laurach i już tam nieważne, czy masz 55, 60 czy 30, ale już, to już wszystko moje, nie trzeba. Mam co chciałem. A tu jeszcze założę się, że lądy i nowe światy, w sensie, nie wiem, mentalne, duchowe albo jakiekolwiek inne jeszcze do zdobycia. Dobra. Rut. Kto tutaj będzie mówił? Uch ty! Nadal mnie tutaj dewiant zawołał do rodu. Zobaczymy, o co chodzi. Och ty, transformacja. No czeka was transformacja. Kurczę, pieczo. O, moi drodzy, po części dłużej, to powiem tak, jak oglądają mi tutaj ezoterycy w tym rozkładzie, osoby, które się zajmują ezoteryką, mniej lub bardziej, to was czeka, po prostu wyłazicie na nowy poziom, tylko trzeba jak gdyby wyjść z tej strefy komfortu, zawoła was jeszcze coś nowego. Nie obchodzi mnie, ile siedzieliście w swojej bańce, na przykład z całym szacunkiem, kocham tarota, ale tylko tarotowej, tylko astrologicznej, nie bardzo astrologia, ale jakby tu czuję rytuały, magia i tak dalej, nie wiem, runy, co chcecie, to was wołają nowe trendy poznania. Trzeba ten palec wetchnąć, tak jak ten mag tutaj, w kielich z nowym poznaniem. Śmierć, diabeł i mag. To jest jakby transformacja, porzucenie starych schematów, które was trzymają. Karta diabeł, tak jak mówię, nie zawsze. Ja się tu nie zgadzam z niektórymi, którzy mówią, jak chcą uważać, że diabeł ma tylko złe znaczenie, okej. Natomiast diabeł to materializacja, diabeł to faktycznie czasem pokazuje magię, czy to, co nas trzyma, niekoniecznie czarną, ale tu akurat pokazuje, że trzymają was stare światopoglądy, transformacja, jak gdyby patrzy na tego diabła, mówi czas zmieniać, a on stara się przytrzymać. Mag może, mówię o ezoterykach, może się otworzyć na nowe poznanie. To była część ezoteryczna. Tych, którzy nie będą patrzeć tutaj w tym rozkładzie. Jeśli nie jesteście ezoterykami, to powiem tak. Jeszcze sobie muszę tutaj... O, dobra, ale Normandem stoi, to niech mi podpowie, co by tu was trzymało, co trzeba pokonać. Aha. A dla tych, którzy w ogóle w życiu, jak gdyby ezoteryki nie tykali, w ogóle nie ich bajka, to słuchajcie,
albo rozprawiacie się raz na zawsze z tym, co Was podgryza, mentalne lęki, nie wiem, schemaciki, paranoiki, fobie, ciągłe czarnowictwo, ciągłe strachy, ciągle, jak gdyby, przepraszam, że tak powiem, od czasu do czasu wampirzenie na innych, bo nie wiara w siebie i daj mi trochę dobrej energii, bo ja w siebie nie wierzę, to Rut Wam chce powiedzieć, dość już tego. Jesteś już tak utalentowanym człowiekiem, po tej karcie maga, rozkwitanie. Bierz te sprawy w swoje ręce i rozprawiaj się z tym sam. Czas odpiąć kółeczka od rowerka i pojechać na dwóch, nie na czterech, czyli nie na tych, co Cię podpierają. Jesteś już dorosły człowieku, nieważne, podkreślam, czy masz 35, 45 czy 55, przestań swoją wartość szukać w oczach innych osób. Zacznij to robić poprzez to, że jesteś już świadomy swoich własnych możliwości, i czas brać życie w swoje ręce. Będą się nowe ścieżki otwierały. Tu jest Rut taki, słuchajcie, że nie ma z nim przelewki. Ja czuję, powiem Wam, że w tym rodzie musiało być dużo takich osób, takich, wiecie, po prostu idziemy po swoje, nie ma to tamto. Przestań się mazać, chłopaki nie płaczą, rozumiecie? Sorry, że tak, ale przeze mnie Wasz Rut, Wasze rody mówią, tu po prostu nie ma certolenia się, tu są osoby, żadny ciu, tralalala, tylko po prostu, wiesz, człowieku albo kobieto, miękka energia żeńska nie znaczy, że musi być cały czas w letargu, ona też potrafi być, dobijać się swego. Dobra, co jest do ugrania, co jest do ugrania, pokażcie mi tu, pa, słuchajcie, jak gdyby, i dla ezoteryków wiadomo, wchodzicie w coś nowego, rozszerzacie swoje światopoglądy, zrzucacie schematy, dla tych, którzy nie są ezoterykami, rozprawiacie się ze swoimi karaluchami w głowie, nie wiem, co tam jeszcze tkwi, i co jest do ugrania, posłuchajcie, rycerz monet patrzy na to, odwraca się nam piątka buław i jest dziewiątka pucharów. A wiecie, co to jest? A rycerz monet mówi, jak to zrobisz, bo patrzy się na to, to masz tutaj konkurencja wymięknie w każdej dziedzinie. Czyli dla ezoteryków wejście na nowy poziom, nie wiem, przestańcie się, jeśli ktoś tutaj robi setki rytuałów ochronnych, wiecie, tarczuje się i tak dalej, to drodzy ezoterycy, raz na pół roku, raz na rok wystarczy postawić tarczę, żadna konkurencja, żadne wojny, nie wiem, czy też nie wojny, magiczne się Was nie imają, uwierzcie w końcu w siebie. Mało tego, konkurencja, mówię też w takim wydaniu, że przestaniecie patrzeć na innych jak na konkurencję, uwierzycie w swoją wartość, za tym idzie jeszcze większy rozwój i finanse. Dla tych, którzy się nie parają, dziewiątka pucharów, a propos, wiecie, pączek w maśle, nie mamy konkurencji i mamy stabilną sytuację, po prostu. Wychodzimy na rycerza monet, tu nie było dotąd żadnej karty monetarnej, wychodzimy na rycerza monet, góra talii, niemało. Dla tych, którzy się nie bawią tutaj w ezoterykę, Rut mówi tak, jak te wszystkie swoje karaluszki umysłowe, lęki, paranoje, dobrze pojęte, rozumiecie, to nie moja paranoja, pośpiewać sobie fobie, lęki o to, że nie uda się, że nie wyjdzie, jak to wszystko w końcu raz, a porządnie weźmiesz zagłówkę i zaczniesz robić z tym porządek, podobna sytuacja w Twoim biznesie, na Twoim podwórku, stabilność, aż do nudy stabilność finansowa, potem Wam dadzą nowe zadanie. Odpadnie Ci bojaźń o konkurencję, że ktoś będzie lepiej, wyżej, dalej, być może, nie wiem, coś zrobi lepszego, albo mnie przebije w pracy, albo z pomysłem. Odpadnie Ci to, wychodzisz na dziewiątkę pucharów, człowieku, przy rycerzu monet. To jest coś takiego, co mówi, że mamy, rozumiecie, życie jak w Madrycie, ruszamy sobie po swoje, robimy sobie swoje i jesteśmy pewni tego, że mamy oparcie w sobie. Finanse przychodzą, konkurencja nas nie interesuje, bo jesteśmy ponad konkurencją i to jest tutaj do ugrania. To Wam chciał powiedzieć Rut, to jest Wasza lekcja karmiczna, a to popatrzcie, wychodzimy ze strefy komfortu, patrzcie jak to się zgrywa. A sprawiedliwość mówi karma, to już jest ten czas, bo, dla tych, którzy się uczą, karta sprawiedliwość też jest kartą karmiczną. Przed nią
Przed nią po prostu zawsze trzeba popatrzeć, co się dzieje, bo przed nią zginamy głowy wszyscy, ale mówię o karmicznej sprawiedliwości. Ona nie musi być zła. Rozumiecie? Karma się każdemu kojarzy tylko z taką madame, która gdzieś tam po prostu robi jesień średniowiecza nam, prawda? Z tego i owego. Nieprawda. Ona wypłaca również i bonusy. I to tak, że wiecie, oko może nam, nie mówię zbieleć, ale rozzłocić się brzęczącą monetą i uśmiechem poczucia dostatku i poczucia bezpieczeństwa i emocjonalnego spełnienia. Ale tu jest bardziej, tu nie chodzi o związki. Nie mówię, że tu nie rzecz o tym, w ogóle o tym Rod nie mówi. Nie znaczy, że tego nie będzie, czy nie było, czy nie tak, ale kwestia waszego rozkładu tyczy się, wyłazisz z tej strefy komfortu i zaczyna się inna jakość życia. O tym tu jest rozmowa. Dobra, to jeszcze tak. Jeszcze jedno. Niech mi tutaj mówi. A, tu było. Ach, to dla kobiet. A co dla panów? Mam wrażenie, że jak mnie tu będzie jakiś mężczyzna oglądał, to jakby bardziej się opierał tej transformacji, to jest jakby jeszcze jedno od rodu wskazanie. To dla panów, dla pań zaraz powiem. To dla panów, jak się będziesz opierał tej transformacji, zostaniesz w tej swojej strefie komfortu, ale patrzcie, odwrócona karta śmierci, jak się będziesz opierał tej transformacji, nie będziesz potrafił wyjść z pułapki właśnie myślenia takiego, nie wiem, że okej, nie potrzeba mi nic więcej, boję się ruszyć po coś więcej, to zostaniesz na giermku monet. A tu mamy rycerza monet, poziom wyżej do ugrania, moi panowie. I ja bym powiedziała, że warto, nawet jak się nie chce, ta strefa komfortu to jest tak jak mówię, ja nie mówię, że macie porzucać pracę, która jest świetna, ale może was woła jakieś hobby, ja nie wiem, języki, gdzieś w duszy musi coś grać po tym rozkładzie, tylko jest jak gdyby zabijane młoteczkiem, że po co, nie trzeba, boję się, a mnie tak dobrze. Wszystko to, co was woła po rycerzu pucharów, rycerz pucharów, patrzcie, do tego księżyca gdzieś tutaj musi dusza śpiewać. Wszystko to, co was woła, domaga się spełnienia. Jest wyjście na nowy poziom materialny, w tym i duchowy. Bo inaczej jak gdyby zostaniecie w takiej niespełnionej transformacji i gdzieś tam ciągle będziecie wiedzieli, że dusza chce czegoś więcej, bardziej, wyżej. No ale ponieważ szlachetne ciało nie chce unieść 4 liter, no to gdzieś tam w tym niespełnieniu można sobie pozostać. A Rut mówi, a sięgaj po to. A dla kobietek jest tutaj coś takiego. Odrzucamy schematy. Jak zaczniecie robić to, jak odrzucicie strefę bezpieczeństwa, zaczniecie gonić, nie wiem, ezoteryczki, wiadomo, powiedziałam swoje, te, które się ezoteryką nie zajmują, jak porzucicie te swoje karaluszki i tarakany, jak to się mówi, w głowie wszystkie, robaczki, co tam jeszcze jest, lęki w serduchu. I jak sięgniecie po spełnienie siebie jako kobiety, mówimy, tak, to idzie do ugrania jeszcze, do ugrania to, że będzie przecięty jakiś wzorzec myślowy. Patrzcie, królowa pucharów patrzy już tak z ukosa, porzuciła odwróconego króla buław. Czyli dla tych pań, które dotąd się dały napierać na takich facetów, którzy tylko, że tak powiem, wiecie, ogniści, naobiecywali, gdzieś tutaj on trzyma tą buławę w dłoni, czyli tylko tak naprawdę zaimponować potrafił, ale potem nie bardzo, że tak powiem, był tym takim pod rękę do tanga partnerem, czyli potrafił wesprzeć i duchowo i nie tylko, po prostu tak jak człowiek, tak jak partner wesprzeć w życiu, to te schematy od was odpadają również. Ale kluczem jest tutaj, wyjście ze swojej strefy bezpieczeństwa. To się zazębia tak. No sorry, ale tak musiałam wam tutaj, że tak powiem, wiecie, ostro i na temat, bo Turut jest, słuchajcie, tak, ja bym się nie dziwiła, jakby to było, tak jak mówię, dużo takich konkretnych, naprawdę, nie wiem, wojskowi mogli być, albo i nie wojskowi, ale tacy, wiecie, ja nie wiem, prawnicy, albo tacy konkret, że z nimi po prostu nie ma dyskusji. Tu mi poszła taka informacja, że to w ogóle ja sobie lubię czasem, wiecie, po kwiatuszkach poskakać i w ogóle po serduszku, a ja tutaj czuję konkretne energie przeze mnie, tak jakby mi ktoś tupał na nogą, tupał nogą za mną. Tak macie zrobić, patrzcie, niewinne serduszko, jak nas tu zwiodło. Tak macie zrobić, tu jest wejście do ugrania, nowy poziom życia, rozumiecie?
Ezoterycy mnie tutaj podejrzewam będą, nie musicie pisać, możecie być inkognito. Serducho tam postawcie gdzieś albo lajka dajcie ezoterycy, bo tu jest dla tych, którzy się zajmują, tak jak mówię, magią, rytuałami, czym tam chcecie, czym chcecie, z którą ścieżką tam byście nie szli, to tu jest wejście na nowy poziom świadomości, tylko tak jak mówię, trzeba się otworzyć na to, co do tej pory uważaliście, że jesteście, nie wiem, nie mój schemat zablokowany, nie moja bajka, to tak nie może być, ja mam zawsze rację, rzucić schematy, będzie jakiś nowy, zupełnie nowy poziom, tak to powiem. Uhu, aleście dali czadu, druga grupa. Dobra, co miałam powiedzieć, to powiedziałam. Och, tu był korcze ród, tu był ród, tu był ród, och. Normalnie jakby się chciał powiedzieć ein, zwei, drei, tu, lewo, prawo, siądź, powiedz tak. Tak mi dosłownie mówili, ale mnie przećwiczyli tu. Ojaj. Ojaj, dobra. I teraz zobaczcie, przełożyłam sobie trzy karty, dobrze się zorientowałam. Co ja tu zrobiłam? Moment. Nie te, ale heca. Unakid, dobrze. To znaczy się, jak nas tak pole prowadzi, to ja tutaj muszę... Dobra, trzeci rodzie. Znaczy się, coś tu poszło nie tak, bo skoro tu nie ma pomyłek, skoro mnie tak pole poprowadziło, znaczy, że ja muszę wybrać, raz jeszcze. I nie mam pytań, Unakity, dobra. Co mi tu chcecie dośpiewać, rodzie kochani? Bo złożyłam karty i poszło poprzedni rozkład, dobra. Proszę wyższe siły, by mnie wspomagały, by mnie prowadziły. Pokażcie mi, kto będzie czytał, kto będzie... Kto wybrał ten rozkład pierwszy? Mhm. Mhm. A tu są osoby, które odrzucają swoją własną moc. Nie mówimy o sile fizycznej. Tu są osoby, które uparcie nie podejmują. Patrzcie. Król pucharów, łagodność, siła tkwi w człowieku. Nieważne, czy oglądają my w tej chwili dziewczyny, czy panowie, królem pucharów się nie przejmujcie. Mówimy o tym, że jesteśmy miętcy, patrzymy na tą siłę i nie podejmujemy żadnego kroku. Pozostajemy raczej w tym królu pucharów. Ta siła wręcz tu się domaga uwolnienia. I nie mówię tu o agresji, nie mówię tu o złości, mówię tutaj o sile duchowej, czyli mówienie swojej prawdy, podążanie swoją ścieżką, podejmowanie swoich własnych decyzji. Unakity moje kochane, możecie zbyt długo, jak gdyby tak... jak ascendentalne albo zodiakalne wagi, nie przyjmować żadnego rozwiązania, nie mieć, przepraszam, że tak powiem, nie miewać własnego zdania, tylko tak jakby, a co powie lewa strona, a co powie prawa, to się jeszcze zastanowię. I tutaj ród przyszedł coś z tym zrobić. Dodatkowo, jeszcze sobie muszę tutaj jedną rzecz, bo dodatkowo to jeszcze może się tyczyć, teraz będzie zupełnie inna. Tak, dokładnie. To. Okej. Dodatkowo to się jeszcze może tyczyć tych, którzy tak długo i długo, bez względu na to, jaką masz płeć, tak się kopią i kopią w tym, jakiego by partnera chcieli. Natomiast tak naprawdę nie podejmują jak gdyby żadnych działań do tego. Tkwią sobie gdzieś tam w jakichś iluzjach, natomiast nie podejmują żadnych działań do tego, żeby w końcu wyjść i poznać jednego, drugiego, jedną, drugą, trzecią i zacząć jak gdyby, wiecie, randkować. To do tych wolnych mówię. To tak sobie czekają i czekają, bujają w tych obłokach, krew się burzy, ale po prostu nic z tym nie robią. Tylko tak dajesz Boże dzień, dasz i noc. To jest jedna część grupy, aspekt jak gdyby, albo oba możecie mieć, albo któryś z tych dwóch, tak to powiem. Natomiast ogólnie osoby, które odrzucają jak gdyby działanie na czas, na
na korzyść długich, znaczy na niekorzyść długich dywagacji, bujania gdzieś tam w jakimś tam świecie, a siła, potencjał tu jest taki, słuchajcie, że wiecie, po prostu dzierży morda, przepraszam, że tak powiem, bo ta siła to jest taka dzierży morda, ale wszystko byście mogli wziąć nie pod kontrolę, tylko za łeb i uzyskać swoje, natomiast tak jakby tak, no wahamy się i wahamy się, no mili jesteśmy, tak nikogo nie chcemy jak gdyby czy urazić, czy nie. Swojego zdania też nie wypowiemy, bo przecież może to komuś by zrobiło przykrość, a po swoje też nie pójdziemy, bo właściwie nie wiemy, czego chcemy. Sorry, ale taka energia mi tu idzie. I Rut jak gdyby będzie miał w tej kwestii coś do powiedzenia. Ten aspekt łapie, słuchajcie, poprzednie dwa rozkłady. Pierwszy to mi tak po prostu dał czadu po czakrze serca, drugi to mnie wymusztrował. A tu zobaczymy, co mi Rut zrobi. Wasze rody. Dobra. Wasze rody. Kto tutaj będzie nam mówił z rodu? No. Tak. I to jest program do przełamania. I to jest program do przełamania. Słuchajcie. To jest program, co Rut mówi. Ten program, taki, popatrzcie po przodkach. Oni mówią wam tak, dziewiątka pucharów, odwrócona karta śmierci, czyli niechęć do transformacji jak gdyby i jeszcze rycerz monet, który mówi, że tkwie w tej niechęci do transformacji, więc Rut wam tu mówi, że tak, faktycznie takie DNA i taki kod takiego wiecznego jak gdyby niezdecydowania, czy też miętkości, fakt był już długo w naszym DNA, w naszym rodzie. Znowu, jak w którymś rozkładzie, tutaj mówią, tobie został jednakowoż dany taki potencjał, żeby ten schemat przełamać i weź z tym coś zrób człowieku, czyli zacznij się dobijać o swoje, wszelkimi, rób wszystko inaczej, jak chcesz, bądź ekscentryczny, bądź nieobliczalny, rób wszystko inaczej niż my, na tej zasadzie, żeby złamać ten schemat, bo po tośmy cię tutaj jak gdyby wydelegowali na planetę Ziemia z taką misją, żeby jak gdyby zerwać z tym schematem. Co jest do ugrania? Słuchajcie, do ugrania jest to, żeby wreszcie żyć, zacząć swoim życiem, pięknym, łatwym, w dobrym tego słowa znaczeniu, nie pracować w trudzie na pieniądze, nie trzymać się nie takich związków, nie takich realiów, umieć odpuszczać z klasą, z gracją i z wdziękiem. I do ugrania jest to, żeby ta niespełniona cesarzowa przy odwróconych ósemkach uzyskała, weszła w siłę jak dla mnie, tak mi tu Rut mówi. To jest do ugrania, żeby odwrócić te karty wręcz, żeby cesarzowa mogła odrzucić wszelkie bolesne schematy, żeby cesarzowa potrafiła, jeśli chodzi o nowe aspekty, bo tu jest tak, i miłość do ugrania zupełnie nowa, nowa jakość, umówmy się, albo będą się transformowały związki w zupełnie inną jakość, czyli będzie odchodziło po emocjach to, co stare i będzie wychodziło na to, co nowe, piękne, zupełnie inne jak gdyby ścieżki emocjonalne, albo wręcz odrzucenie starych związków z gracją, z klasą, z wdziękiem, ale również to, co aspekt materialny, czyli mogą być jak gdyby sięgnięcie po zupełnie nowe, ja nie mówię profesje, chociaż czemu nie, ale nowe ścieżki zawodowe albo rozwój jeszcze dodatkowo tego, co macie. To jest do ugrania. Tylko trzeba wreszcie nauczyć się w waszym wypadku tupać nogami, nie mówię jak rozwydrzony, wiecie, babies, żeby nie powiedzieć słowa na B po polsku, ale jakby tupać nogami na zasadzie, a ja idę po to, co moje, bo do ugrania jest bardzo wiele, albo wiecznie tkwić, zostać w tym schemacie, no i tak Rut będzie musiał następnego i następnego wysyłać, żeby go przełamać, mistrza od zadań specjalnych, albo zostać w tym schemacie, niespełniona cesarzowa jest wiecznie niezadowolona, nie wie czemu jak gdyby dzieje się tak, jak się dzieje w jej królestwie, czyli jak gdyby może obarczać innych odpowiedzialnością za swoje nie takie emocje, nie taki jak gdyby poziom finansowy. Natomiast aspekt ten spełnionej cesarzowej
tyczy się i mężczyzn, i kobiet, bo cesarzowa przynosi jak gdyby w wasze życie piękno, dostatek, dobrobyt. To się tyczy zarówno materii, jak i ducha. Ona ma w sobie wszystkie cztery żywioły, które podlegają, zna jak dowodzić materią, duchem, energią, emocjami, energią ognia, energią ziemi, energią wody. Ona wie, jak tym dowodzić, więc czego wam brakuje tak naprawdę, żeby ten aspekt cesarzowej się spełnił? Zastanówcie się tak, tutaj ja przy niej nie mam, bo były odwrócone te karty, ja nie mam przy cesarzowej odwróconych buław i odwróconych mieczy, więc są tutaj ludzie, którzy mają wolę, energię, ikrę i werwę oraz niezłą, jak ja to mówię, mózgownicę, intelekt po asach mieczy. Natomiast musicie jeszcze ciut popracować nad sferą emocjonalną, być może za bardzo rozhuśtaną i trochę jak gdyby taką kreacją w materii, czyli po prostu upór w dążeniu do swego, tak? Te dwie rzeczy szwankują, żeby wyjść na pozycję cesarzowej. Taką zupełnie pełną, na legalu, rozumiecie, kiedy wszystko przychodzi po prostu o tak, bo żywioły i kosmos was kocha. Zwróćcie uwagę na wytrwałość w dążeniu do celu, na to, żeby przecierać te swoje potoki finansowe i na to, żeby nie mieć zbytnio rozchuśtanych, nie takich emocji, umieć odpuszczać to, co złe, po prostu z gracją i klasą i nie cierpieć z tego powodu, że coś odeszło z waszego życia. Umieć wchodzić w nowe, po tych ósemkach. Tak mi to mówi Rut. O rany, tutaj jest takie przesłanie, czekajcie jeszcze moment, jeszcze tutaj muszę. Tu jest niby wydawałoby się taka pikuś lekcja, ale naprawdę jest to trudno puścić, wiecie, pewnego rodzaju niezdecydowanie i taki moment, kiedy no właśnie, dokładnie, tak jakby przedłużanie w czasie, dlaczego mi się odwróciły, to ja pomyślę zaraz. Słuchajcie, tu mogły być takie osoby, które przyciągały do tej pory takich ludzi, którzy, nie gniewajcie się, ja nie mówię, że przyjaciół, ale jednak takich pseudoprzyjaciół, którzy was utwierdzali w tym, że co, ty czas masz na wszystko, życie jest lekkie, łatwe i przyjemne. No bo tak, bo takie jest, ale to nie na tym polega, że czasami nie należy unieść, wiecie, swoich szanownych czterech liter, żeby iść po swoje i tam gdzieś po prostu pozasuwać w tym czy innym wymiarze. Tutaj te karty mówią o tym, że tak, da się lekko, łatwo i przyjemnie, ale czas i energię temu trzeba poświęcić. Co robicie? Jeszcze moment. Jeszcze mi Chiro niech podpowie. I co jest do ugrania? Tu jest taki potencjał. Matko, co jest do ugrania? Czemu się tutaj tak jakby odwracają? Co jest do ugrania? Już wam powiem. Do ugrania tutaj jest tak naprawdę... Boże, tu jest taki potencjał człowieka, który mówi, że po swojej karmie, znowu, po swojej karmie... Umówmy się, sprawiedliwość i dziewiątka monet. Słuchajcie, tu są takie talenty, po części odrzucone, po części zakopane, zagrzebane, nie wiem, nie wierzę w siebie, w tym, że po prostu wygodnie mi jest tak i właściwie gdzieś tu, przepraszam was, ale utknąłem sobie, tak, mam jakiś tam sukces, a to mi wystarczy. Natomiast tu są takie talenty dane od Boga, że naprawdę, ja nie lubię słowa grzech, ale wiecie, użyję go tutaj tak z przymrużeniem oka, no grzech byłoby nie wykorzystać po prostu. I to jest do ugrania, żebyście rozbudzili w sobie, nieważne, czy macie, jeszcze raz podkreślam, 60, 20, czy 30, czy 70 parę. Jak chcecie iść na uniwersytet XXI wieku, to idźcie. Zacznijcie tutaj robić to, tak jak mówię, tą siłę, ta siła, ta moc tutaj woła o to, żeby ją wyswobodzić, żeby pójść, moc duchowa, po to, co twoje. Zrób to w końcu. Wręcz tak krzyczą te karty. I te talenty domagają się, tak jak mówię, ujrzenia światła dziennego. Zabierzecie ten cenny bagaż. Wasza dusza to zabierze ze sobą kiedyś tam. Wszystko inne zabiorą, ale tego cennego bagażu nie zabiorą, tak? Telewizor zabiorą, inne rzeczy zabiorą, ale to, co tutaj jak gdyby wykujecie po tej karcie siły duchowej,
dajcie do głosu dojść tym waszym talentom, to po pierwsze wasz ród w końcu jak gdyby przerwie troszeczkę tą taką linię wygodnictwa i tutaj na was się jak gdyby to zakończy, tak powiem, i będzie bardzo dużo takiego parcia do przodu, takiego wiem, czuję, idę z kosmicznym rytmem, wiem co moje, nie będę słuchał nikogo, mam swoje zdanie, to po pierwsze to, a po drugie wasza dusza naprawdę będzie jak gdyby, no dziewiątka monet mówi sama w sobie, idę z kosmicznym rytmem. Mistrzostwo duchowe i nie tylko. Więc to jest tutaj do ugrania, a jak gdyby w ostrzeżeniach jest wręcz coś takiego właśnie, podejmować te wyzwania, nie opuszczać rąk, nie siedzieć z założonymi rękami, nie popadać w chandry, melancholię i to, że nie wiem, cały świat jest niedobry, a znowu coś nie wyszło, a nie wiem, Zosia nie zadzwoniła, ja nie mam co robić, tylko zająć się sobą i uruchomić cały potencjał mistrzowski, zawalczyć o to, zawalczyć o to. Wręcz, no tutaj to mi surmy bojowe zagrały za głową. Słuchajcie, dosłownie mi surmy bojowe, nie wiem, zagrały za głową. Więc ja was wzywam do działania. Do braku letargu od dzisiaj, nie wiem, zapiszcie się na aerobik, na co tam chcecie, na baseny, żeby krew w żyłach bardziej płynęła. Ruszcie się po prostu, bo tu jest siła, która domaga się, siła, moc duchowa. Nie mylić z siłą li tylko, bo moc możecie mieć, nie wiem, wiecie, Bruce Lee dobrym przykładem, tak? Człowiek jakby w ogóle na Pudzianowskiego nie wyglądał, a przestawiał po prostu ściany i przestrzenie. To jest moc duchowa. Również związana oczywiście z siłą fizyczną, ale wasza taka moc duchowa domaga się uwolnienia, po prostu przebudzić tego dobrze pojętego lwa, smoka, tygrysa, co chcecie w sobie. Tu trzeba zacząć działać. Tu jest wezwanie do akcji, wezwanie do przebudzenia. I tak jak mówię, nieważne, nie obchodzi mnie, czy macie, to nie ja mówię, to teraz mówią wasze rody, nie obchodzi mnie, czy masz 65, 72, 30, 18, ruszaj się i zacznij żyć pełną piersią i miej swoje zdanie. Słuchaj ciebie i tego, co ci w duszy gra, na tym nam zależy. Wow, to wam miałam do powiedzenia, słuchajcie... Coś niesamowitego. To wam miałam do powiedzenia. Dobra, mi jeszcze każą tutaj pociągnąć po jednej karcie dla każdego na koniec. Zobaczymy, kto wytrwały słuchacz, to dosłucha. Natomiast już, czekajcie chwilę, bo ja muszę teraz wystawić tak. Pierwszy, co mi dał czadu, drugi i trzeci. I teraz jeszcze momencik. Co tu się będzie kręciło? Mój kryształowy się do... Kryształowy, dobrze, wiem o co chodzi. Kryształowy i Lenormand musi mi tutaj wyjść. No to co mi chcecie powiedzieć? Zaraz zobaczymy. Dajcie moment, bo tu słowo do was wszystkich na koniec. Co wam wasze rody chcą powiedzieć jeszcze? Tak, tak, tak. I jeszcze moment, mój kryształowy. Ale tu czat normalnie. Kasia, dajcie potem odzew w komentarzach, ja proszę, co tu się działo. No jak ktoś nie może, bo chce być incognito, to oczywiście, ale to nie wiem, to mi... Zalajkujcie w górę, w dół, obojętnie, żebym wiedziała, ile osób mnie tutaj tą energię dostało. Tak. Fioletowi, co wam ród wasz ma do powiedzenia? Przełamujcie schematy i jeszcze dodatkowa rada dla was. Przełamujcie schematy, wychodźcie w nowe towarzystwo. Nie bądźcie tacy akuratni, że tylko to, co przy was, to jest dobre. Nie bójcie się otwierać oczy na nowe. Wchodźcie w... Łamcie schematy. Dosłownie, tak to jest powiedziane. Łamcie schematy. Otwierajcie się na nowe otoczenie, nowe towarzystwo, nowe smaki, nowe podróże, nowe trendy. Co chcecie. To jest jeszcze dla was taka wskazówka od rodu. Nowe. Rozszerzamy klapeczki, tak jak koń dorożkarski widzi tylko tyle, o przepraszam,
wiecie, mają konie dorożkarskie, takie klapki. Nie obrażam Was teraz, tylko tłumaczę, rozumiecie, że one chcą widzieć tylko tyle. To jest nasz światopogląd, z tym się urodziliśmy. To ściągamy te klapy, ściągamy i przyjmujemy coś więcej. Tak prosi Ród. Dobra, serducha. Ości w mordkę. Przepraszam, że ja tak powiedziałam. Serducha, będziecie dostawały inicjację przez sny. Przez sny, przez nocne wieści. Sowa, znak dla Was. Ale tu inicjacja przez sny. Nie wiem. Wy będziecie rozgryzać, o co chodzi. Nie pytajcie mnie w komentarzach. To Wasz Lud Wam powiedział. I to już nie moja jak gdyby działka dalej. Oni Was będą przez sny inicjować. Do czego? Ja się nie wtrącam. Dobra. I teraz unakity. A Wy, jak się będziecie słuchać, to wszystkich toksycznych ludzi, wszystkich tych, którzy Wam źle życzą, wszyscy zostaną obnażeni. Wszyscy dostaną swoją lekcję karmiczną. Ci, którzy Was obgadywali, ci, którzy Wam źle życzyli, ci, którzy podkładali Wam, nie wiem, kamienie pod koła albo co tam chcecie jeszcze gdzie, zostanie to obnażone. Nie przytykacie do tego palca Wy, podkreślam. Zostanie to siłą karmy obnażone, uwolnione i rozliczone. Tylko trzeba posłuchać tego, co Ród do Was mówi. A on już za Was załatwi resztę. Wow! No to się działo. Kasia, pani Kasia Elkosza dała mi tutaj taki rozkład, że słuchajcie, tak jak mówię, dziękuję wyższym siłom, że dały mi to przeżyć. Dziękuję rodom, że przepuściły łaskawie przeze mnie tą energię na tyle, że mnie tutaj nie rozerwało. A z Wami się żegnam. Do następnego razu. Pa, pa!